jesienno-zimowy w pełni i pewnie wiele z Was, drogie Panie, szuka w sklepach płaszcza. Oprócz tego, że płaszcz musi być modny, musi być idealnie dopasowany do naszej sylwetki. Daria, powiedz mi, jakie w tym sezonie płaszcze są właściwie modne? Jakie fasony? Mamy tak naprawdę nawiązanie do zeszłego sezonu, czyli płaszcz typu szlafrok z dużymi klapami. Mój ulubiony. Tak, to jest bardzo fajny. Myślę, że to już wejdzie do klasyki, będzie po prostu zawsze modne, bo można go nosić na różne sposoby i tak naprawdę pasuje wielu sylwetkom, ale o tym za chwilę. A tutaj widzę taką klasykę. Tak, klasyka. Jest to taki długi płaszcz, nawiązujący troszeczkę do żakietu. On jest inspirowany latami 90., a wiadomo, że w tym sezonie 90. lata wracają, więc jak najbardziej takie płaszcze również są bardzo modne, oczywiście w wielu kolorach. Kolejnym takim mega trendem, który wszedł w tym sezonie, to proszę, zapraszam za mną, jest nawiązanie takie militarne, ale do takich eleganckich mundurów, tak naprawdę do mundurów marynarskich. Takie właśnie nawiązanie zimowe do stylistyki mundurów marynarskich jest bardzo modne. Tu właśnie mamy fantastycznie takie to wygląda. Guziki, tak? I właśnie tutaj jakby te detale nam tworzą taki klimat. Tak, jakby to jest kolejny trend. I jeszcze kolejne trendy to są w kolorach. Bardzo modne w tym sezonie są właśnie płaszcze granatowe i przy różnych odcieniach szarości melanży oraz płaszcze, oczywiście to też jest jakaś taka w tym sezonie nowość, płaszcze dwurzędowe tutaj mamy i oczywiście w pięknej czerwieni, która w tym sezonie jest hitem, można wyglądać naprawdę cudownie w tym kolorze. Daria, mam do Ciebie taką prośbę. Przypomnij, jakie są typy sylwetek? Tych sylwetek jest naprawdę bardzo dużo i ja zawsze mówię, że tak naprawdę każda kobieta jest indywidualna i każda ma swój typ sylwetki, ale oczywiście mamy jakieś takie główne typy. I tak naprawdę pierwszym takim typem najbardziej pożądanym jest oczywiście klepsydra. No wiadomo. Czyli mamy piękne proporcje, mamy proporcjonalne ramiona do bioder, mamy ładne wcięcie w talii, tutaj mamy piękne kształty. Jest to tak naprawdę typ sylwetki, który będzie tak naprawdę w każdym fasonie wyglądał dobrze. Kolejny typ sylwetki jest to typ Y, czyli mamy szersze ramiona, węższe biodra. W tym typie sylwetki są zazwyczaj szczupłe nogi, mamy właśnie tutaj takie pływackie ramiona, mniejszy biust i tak naprawdę właśnie jesteśmy takim Y, czyli musimy optycznie zwężyć ramiona lub po prostu dodać objętości w biodrach i fajnie, żebyśmy zrobiły sobie po prostu talię. Kolejnym typem sylwetki jest gruszka, czyli większość kobiet tak naprawdę ma ten typ. Czyli po prostu mają węższe ramiona, ale szersze biodra. Jest pięknie zarysowana talia, ale jakbyśmy wzięły właśnie centymetr, to tutaj mamy mniej centymetrów, tu mamy więcej. Ten typ sylwetki też jest bardzo kobiecy i też w sumie bardzo łatwo jest go ubrać. I ten typ też się charakteryzuje mniejszym biustem. Jeszcze mamy taki typ chłopczyca, tak? Czyli po prostu jesteśmy proste, nie mamy za dużo okrągłości, nie mamy biustu, nie mamy wcięcia w talii i też nie mamy jakiejś. No dobra, nie możemy sobie dodać trochę okrągłości, tak? Tak, i tak przeważnie chłopczycami są tak naprawdę modelki, tak? I wtedy też możemy bardzo dużo zdziałać z taką sylwetką. Dobrze, to od czego zaczniemy w takim razie? Ja bym Cię prosiła, żebyś pokazała mi, jaki fason pasuje do takiej sylwetki z dużym biustem, z dość szerokimi ramionami. To może ja najpierw powiem, że przy takim typie sylwetki właśnie unikamy dwurzędowości, jakby zapinania na takie guziki, dlatego że to też zawsze optycznie nam doda, ale stawiamy na małe kołnierzyki, na jakieś właśnie ten fason, który tutaj mamy, inspirowany latami 90., klasyczny, z małymi klapami, który tutaj troszeczkę idzie nam w literkę V, jest właśnie idealny do takiej sylwetki, jeżeli mamy duży biust. Wiesz co, na wieszaku nie robił na mnie wrażenia, ale bardzo dobrze się w nim czuję. Jest taki nonszalancki. Taki nonszalancki i tak naprawdę można wiele z nim zrobić. I właśnie podobnie jak z ubraniami, jeżeli mamy właśnie szerokie ramiona i ten biust, musimy właśnie stawiać na rzeczy takie bardziej wycięte. Ja wiem, że to może nie jest mega praktyczne, ale zawsze się możemy tutaj jakimś szalikiem, innym kolorem no oczywiście, owinąć, że tak. Ale po prostu w takim, jeżeli mamy właśnie te ramiona i ten biust, unikamy wielkich poduch, unikamy wielkich klap i unikamy rzeczy, które tutaj po prostu nam jeszcze dodadzą więcej objętości w tej partii ciała. Możemy właśnie jeszcze taki płaszcz, na przykład, bo tutaj mamy guziczki, prawda?
ale możemy go tak wziąć i jeszcze tutaj nawet jakiś zupełnie inny pasek, nie pasujący do tego płaszcza, jakiś skórzany, który mamy gdzieś w szafie, możemy się spiąć i wtedy jeszcze podkreślamy talię i robimy tak naprawdę tą talię. Także to też jest taki patent z tym płaszczem, że możemy wiele rzeczy z nim zrobić. Tutaj tylko mam takie pytanie, bo on jest dosyć długi, jest taki tak. Za kolanko. Czy też każda kobieta może go założyć? Akurat w Twoim przypadku jest fajna długość, bo jest właśnie za kolano, więc nie skraca. Ale na przykład jeżeli dziewczyna jest dosyć niska, na przykład jak ja bym mogła założyć ten płaszcz i bym miała go do połowy łydki, to już niekoniecznie, to może skrócić. Tylko że na przykład gdybym miała właśnie czarne spodnie lub czarne kozaki, tak jak Ty masz, i by tworzyło jedną całość, to nie skróciłoby tak bardzo. Ale czyli zależy to od dodatków. Od dodatków, tak. Kolejny typ sylwetki, gruszka, tak jak Daria mówiłaś, mały biust, dosyć szerokie biodra i wcięcie w talii. Tak, tutaj możemy zaszaleć i tak naprawdę możemy wybrać płaszcz, który ma duże klapy, może być dwurzędowy, może się tutaj dużo dziać w górnej partii ciała, ponieważ optycznie nam to doda... Większy biust. Tak, i tutaj mamy właśnie świetny ten krój, szlafrokowy, który fantastycznie pasuje właśnie i do gruszek, i do klepsydry. Zakładając go, pokażę o co chodzi. Załóż go, Anetka. Już zakładam. I najważniejsze, żeby tutaj teraz podkreślić tą talię, zawiązując... Czy tutaj jest guziczek? Jest guziczek, też! Zawiąż go. Dobrze, czyli podkreślamy talię. Tak. Powiększamy biust. Dokładnie. No i mówię, to jest po prostu fantastyczny kobiecy krój. I tak naprawdę w sumie ten krój też pasuje do chłopczycy. Jeżeli nie mamy kształtów, to tym płaszczem sobie optycznie zrobimy tą talię, dodamy sobie tutaj, dodamy sobie troszkę tutaj i fantastycznie będziemy wyglądały. Także bardzo praktyczny krój płaszcza. Daria, powiedz mi, a czy taki fason pasowałby właśnie do sylwetki gruszki? Tak, jeżeli na przykład nie chcemy podkreślać talii, teraz jest bardzo taki modny właśnie kształt, troszeczkę przypominający walec, taki oversize, jak najbardziej będzie pasował, dlatego że ma właśnie tutaj te klapy, jest dwurzędowy i jest tutaj jaśniejszy, mamy to futerko, które można oczywiście też odpiąć. To wszystko optycznie tak, powiększa tak, zwróć uwagę tak, do górnej partii ciała, nie każda dziewczyna chce podkreślać talię, właśnie czasami mamy brzuszek lub po prostu kobieta jest w ciąży, więc taki płaszcz będzie bardzo, bardzo albo fajnie. Albo po prostu jest nam zwyczajnie wygodnie. Wygodnie, tak. Szczególnie jak zakładamy jakiś gruby sweter. I ma też właśnie taki krój nawiązujący do krojów retro, bardzo fajny, taki modowy i myślę, że bardzo oryginalnie. Tam się naprawdę możemy poszaleć w tym sezonie, bo tych fasonów jest mnóstwo i każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Tak, oczywiście, że tak. Daria, i teraz coś dla chłopczycy. Dla chłopczycy, tak. Dla chłopczycy tak naprawdę większość też krojów będzie pasowało, ponieważ tak naprawdę jesteśmy proste, przeważnie jesteśmy wyższe, a jak nie, to i tak mamy dobre proporcje i możemy sobie wtedy na dużo pozwolić, bo nie musimy... Na przykład tak, na kolor. Na kolor i nie musimy tak naprawdę nic optycznie zwężać, tylko tak naprawdę możemy dodawać... Czyli ten czerwony płaszczek. Czyli ten czerwony będzie bardzo fajny. Znajdę rozmiar Twój. Jest bardzo taki kobiecy, dziewczęcy, prawda? Nawiązujący delikatnie do lat 60., ale też jest ponadczasowy. No i ten kolor jest bardzo fajny, bo to jest taka czerwień chłodna, więc też w większości typów karnacji będzie pasowało. To jest istotne. Tak. Jakie są zasady, jeśli chodzi o dobór kolorów? Zasady są takie, że właśnie, jeżeli chcemy powiększyć górną partię ciała, to możemy tutaj dać więcej koloru, który przyciągnie uwagę i optycznie nas powiększy. Albo jasny kolor. Tak. Także tak musimy działać, że pamiętajmy, że jasne kolory dodają troszeczkę objętości i tam właśnie przyciągają wzrok. Jeżeli chcemy odwrócić uwagę, no to wtedy stosujemy ciemne barwy, maskujemy to, żeby po prostu nie przyciągać do jakichś tam problematycznych części ciała uwagi. No i jeżeli na przykład jesteśmy nie za wysokie, no to właśnie. Fajnie jest się ubrać w jednej tonacji kolorystycznej.
elastycznej, tak? Czyli na przykład jak mamy płaszcz jakiejś takiej długości do kolana, to żeby on nie był bardzo kolorystyczny, żeby się nie odcinał od reszty naszego ciała, bo wtedy się skrócimy. Na przykład możemy mieć ciemny płaszcz granatowy, ciemno-szary, czarny i do tego właśnie ciemne buty, ciemne czarne rajstopy. Tak. Po prostu, żeby to wszystko było takie monochromatyczne. Czyli wydłużamy się tym. Tak, kolorem. Jeżeli jesteśmy wysokie, to wtedy możemy zaszaleć i możemy mieć inny kolor płaszcza, inny kolor butów i wtedy wiadomo, że wszystkie płaszczyzny w poziomie nas troszeczkę skracamy, ale jeżeli jesteśmy wysokie, to nie ma to znaczenia, tak? Czyli musi być modnie, ale też dopasowane do naszej sylwetki, do naszej osobowości. No i jeszcze na co warto zwrócić uwagę, to taki płaszcz kupujemy chyba na całe lata. No tak. Warto pomyśleć i sprawdzić, z jakich jest wykonany materiałów. Jeśli z dobrych materiałów, to posłuży nam na pewno bardzo, bardzo długo. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że nasze porady Wam pomogły. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia. I teraz...